Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, ostatnia w tym tygodniu, ponieważ mamy piątek. Sprawdzamy, co się pozmieniało z perspektywy ostatniego dnia. Indeks dolarowy jako pierwszy. Wczorajsza sesja mocno spadkowa. Dodatkowo mieści się to pod poziomem 104,50, więc pod oporem, więc to miejsce wydaje się być naturalnym kandydatem na najbliższy szczyt. Pytanie, czy wczorajsza sesja rozpoczęła właśnie nową sekwencję, w tym przypadku spadkową. Jeżeli tak, no to 102,40 wydaje się być tutaj najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o najbliższe możliwe wsparcie. USD do dolara. Wczoraj spore wzrosty, wyjście powyżej 1,08. Wspominałem, że to jest ciekawe miejsce na wsparcie i chyba tak się zadziało, aczkolwiek wczoraj jeszcze były spore wątpliwości, bo cena była poniżej. Dzisiaj już jest trochę łatwiej ze skierowaniem wzroku na północ, no ale warunek konieczny. Dzisiaj i w przyszłym tygodniu oczywiście cena musi skierować się przynajmniej w stronę 1,0880. Funt brytyjski, który przełamał ostatnio swoje wsparcie, wraca do 1,3040 jako miejsca, które może być użyteczne patrząc z perspektywy tworzenia punktu zwrotnego. Seria niższych szczytów, niższych dołków widoczna dość dobrze na wykresie 4-godzinowym. No i dopóki się to nie zmieni, no to próżno tutaj oczywiście szukać jakiejś zmiany tendencji. Sprawdźmy, co na PLN-ach, bo ostatnio je pominęliśmy. Funt brytyjski do PLN-a. Notowania zbliżają się w bardzo szybkim tempie do 5,25. To m.in. efekt przełamania 5,14, bo przełamanie tej niebieskiej strefy otworzyło drogę do koloru pomarańczowego, więc ruch wzrostowy nam się już na tyle umocnił, że widać go bardzo dobrze na wykresie tygodniowym. O linii trendu spadkowego chyba powoli możemy zapomnieć, ale raczej nie powinniśmy zapominać o 5,14, bo powrót w te okolice jest jak najbardziej możliwy. Jeżeli powstanie tu lokalny dołek, no to będziemy powoływać się na minima z września 2022 czy z wyhamowania z wakacji 2023, które właśnie wypychały funta na wyższe poziomy. Frank szwajcarski po raz drugi chyba w tym roku notowania są powyżej 4,60. To oczywiście stwarza pretekst, żeby sięgnąć po 4,70 jako najbliższe możliwe ograniczenie dla tego instrumentu. Kanał wzrostowy nadal funkcjonuje. Cena trochę przyspieszyła, jeżeli chodzi o ostatnie umocnienie franka szwajcarskiego, bo dość długo przebywała notowania tego instrumentu, tej pary walutowej poniżej 4,60. No, zobaczymy, czy niebieska strefa stanie się trampoliną dla kolejnych wzrostów. Jeżeli tak, no to może się okazać, że i żółta strefa nie będzie jakąś znaczącą przeszkodą dla tego instrumentu. Eurpln, kolejny przykład słabości naszej waluty. Cena zbliża się powoli do 4,37. To jest efekt oczywiście odbicia od 4,25, więc ten kanał 12-groszowy kanał ruchu bocznego cały czas pozostaje w mocy. Szczyty, jeżeli kogoś to interesuje, w ostatnim czasie plasowały się lekko powyżej 4,30-4,32. Dołki na trochę niższych poziomach, czyli wsparcie, jeżeli miałoby nastąpić jakieś cofnięcie, to szukałbym tego bliżej 4,30. USD-PLN wychodzi powyżej 4,0, tak jakby chciało pozostać powyżej tej równej ceny. Sekwencja białych świec jest już dość długa, więc 4,05 chyba za chwilę będziemy musieli coraz częściej przywoływać. Ogólnie seria białych świec jest na tyle duża, że mamy zjawisko wykupienia na wskaźniku relatywnej siły. Nie jestem pewien, czy cofnięcie do 4,0 jest wystarczające, żeby RSI zeszło w zakres poniżej 70 punktów, no ale zobaczymy. Taka informacja na pewno byłaby tutaj przydatna, tak? Ponieważ to wykupienie jest dość znaczne. Surowce zaczynamy tradycyjnie od ropy. Tu właściwie krótko i zwięźle. Nie za wiele się zmieniło w ostatnich dniach, żeby nie powiedzieć, że nawet w tym tygodniu. 72 dolary to jest ograniczenie jako opór, 67 dolarów jako wsparcie i tak naprawdę czekamy, czy będziemy mieli kontynuację tej serii niższych szczytów opisanych czerwoną linią, poprowadzoną właśnie po tych ekstremach. Jeżeli tak, no to oczywiście i 64 powinno być tutaj zagrożone. Aczkolwiek miejmy świadomość tego, to lepiej widać na wykresie tygodniowym, że niełatwo jest spaść poniżej 64, ale kto wie, być może sytuacja geopolityczna będzie temu sprzyjać. Ropa Brent bliźniaczo 77 testowane, więc $70 na pewno trzeba wziąć pod uwagę jako najbliższe wsparcie. Jeżeli sekwencja białych świec jest korektą, czyli to podejście do $80, no to oczywiście rozpoczynamy impuls, czy też impuls jest w trakcie formowania, bo to nie jest jego początek, to jest gdzieś tam przynajmniej środek. Złoto, mamy środę, którą mieliśmy w środę, znaczny sygnał podażowy, czyli duża czarna świeca obejmuje korpus koloru białego. To jest negatywny sygnał, który może być informacją, że 2760 będzie punktem zwrotnym, przynajmniej końcem impulsu, a początkiem ruchu korekcyjnego. Na razie mamy kolejne świece, jedna w drugiej, więc czekamy cierpliwie, czy coś tutaj się pozmienia na przestrzeni najbliższych dni. Najbliższe wsparcie to jest dawny szczyt 2685, 2670 to z kolei mniej więcej linia, która została wskazana przez miejsce wskazane przez linię trendu. Ono oczywiście będzie się zmieniać, bo upływający czas sprawia, że musimy coraz wyższe ceny brać w przypadku linii poprowadzonej po dołkach. Jeden rzut oka jeszcze na miedź. Po odbiciu od 10 tysięcy cena kumuluje się w okolicach 9500. Żeby móc powiedzieć coś więcej na temat wyprzedaży i konsekwencji zatrzymania na 10 tysiącach, no to 9500 musi być przełamane. Jak na razie na to nie ma przyzwolenia. Widać, że od kilku dni minima są bronione w tym zakresie. To z kolei może nam przynieść kolejny atak na $10 000. Sięgam po indeksy, na początek tradycyjnie DAX, który no, na razie wyhamował wzrosty. Przypomnę, że 19660 to jest lokalny opór. Ja tutaj próbowałem ostatnio rysować kształt, jeden z kształtów odwracających struktury wykresowe, czyli formację głowy z ramionami. Na razie jej nie opisuję, bo według mnie jest za wcześnie, to szczególnie to prawe ramię jest bardzo małe, ale ewidentnie widać, że niedźwiedzie coś tutaj kombinują, jeżeli chodzi o ten niebieski opór. Wykorzystują zresztą swoją aktywność z przeszłości. Tak czy tak, kluczowym obszarem pozostaje 19 tysięcy, dopóki cena jest powyżej, no to tutaj o zmianie trendu nawet nie ma co wspominać. Parkie technologiczne w Stanach Zjednoczonych. Trochę słabszy okres, rozbudowanie w cenie i w czasie korekty. No, wskaźnik Bollingera informuje, że ze wzrostu przechodzimy w ruch boczny. Trochę to słabo wygląda, uwzględniając, że nie mamy nowego szczytu i to wszystko zatrzymało się przed 21 tysiącami punktów, ale też daleko do wsparcia 19700, więc czekamy, czy napływające w ostatnim czasie wyniki i te, które będą w przyszłych też tygodniach, sprawią, że ten indeks będzie cieszył się większą popularnością wśród kupujących. US30, mamy korektę, mamy powrót coraz bliżej poziomu 42200, więc raczej już jest pewne, że zakończył nam się impuls liczony od poziomu 400 tysięcy punktów, więc korekta nabiera rozpędu i rozmiarów związanych między innymi z tym, co pojawiło się w ostatnim czasie na wykresie dziennym. Sięgam tutaj chociażby do początku października. To jest jeden z ekwiwalentów, który może tu powstać. 42200 wydaje się być ciekawym miejscem na to, żeby byki po raz kolejny pokazały, na co je stać. S&P 500, tu jest pewna słabość, bo mamy zamianę wsparcia w opór. Na razie dzieje się to oczywiście lokalnie, bo na wykresie 4-godzinnym 5860 mniej więcej to jest poziom, który stanął oporem dosłownie, jeżeli chodzi o możliwość spoglądania dalej na północ, ale linia trendu informuje, że to jest raczej tylko i wyłącznie korekta, więc nie ma co za bardzo się jeszcze tym przejmować, daleko do zmiany trendu, do jakiegoś takiego poważniejszego sygnału, bo to, co żeśmy analizowali, to jest wykres godzinowy. Na wykresie dziennym na razie ta korekta nie jest jakoś szczególnie wysoka, więc nie ma tutaj obaw, że niedźwiedzie przejęły już całkowicie ten parkiet. Na koniec jeszcze POL20, który kieruje się w stronę 2170. Ja nie będę tutaj rozwijał sytuacji, bo już wiele razy mówiłem, jakie jest znaczenie 2400, 2550. Ogólnie ten poziomy właśnie pomarańczowy, niebieski są tutaj najważniejsze, no i na pewno dopiero zaczniemy się jakoś poważniej martwić, jeżeli 2170 zostanie przełamane, no ale sam fakt już, że 2400 jest systematycznie brany jako opór, według mnie to już jest jakaś słabość dla naszego parkietu. To tyle, co ja przygotowałem na dziś. Serdecznie dziękuję i zapraszam na inne nasze opracowania.